Ona mówi tak. I naprawdę tak mówi. Wypowiedź moją kończę tym apelem. Wzmacniajcie swoją życiową siłę za pomocą władzy i mocy, którą macie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli złożycie na siebie pełne uzbrojenie, które składa się z praktycznych elementów władzy Boga, jesteście w stanie podjąć konkretne działania wobec przewrotnych kłamstw diabła. Paweł zawsze stawiał diabła pod nogami ludzi. Nigdy nie robił inaczej. Paweł też nigdy nie mówił, że to Bóg ma coś zrobić za wierzących ludzi. On nigdy tego nie robił. On powiedział, wypowiedź moją kończę tym apelem. Wzmacniajcie swoją życiową siłę. Wzmacniajcie swoją życiową siłę za pomocą władzy i mocy, którą macie w Chrystusie Jezusie. To powiedział Paweł. Paweł nie mówił, żebyśmy gdzieś szukali mocy czy władzy. Paweł powiedział, jest w was siła. I tą siłą złamiecie każdy diabelski atak na wasze życie. Dlaczego to zrobicie? Ponieważ oddaliście życie Jezusowi Chrystusowi, który jest źródłem absolutnej władzy i mocy. Oddanie życia Jezusowi to podłączenie się na stałe do źródła mocy i władzy. Na stałe. A różnego rodzaju sinusoidy w życiu chrześcijan, wiecie z czym są związane? Z ich brakiem wiedzy na ten temat, że są podłączeni do mocy. Oni myślą, że czasem są podłączeni do mocy, a czasem nie są podłączeni do mocy. Ale to Bóg tak nigdy nie mówił. On mówi, uznajcie, że macie siłę w sobie. Ktoś powie, brzmi jak New Age. Tak. Paweł w swoich oryginalnych wypowiedziach brzmiał jak New Age. On mówił o tym, że człowiek jest istotą stworzoną przez Boga, aby władać. I nigdy to się nie zmieniło. Kiedyś powiedziałem tutaj jednej osobie, która się tym strasznie zdenerwowała, że nie trzeba być nawróconym do Boga, żeby panować nad diabłem. Ona mówi, jak to? Ja mówię, tak to. A tak to. Nie trzeba być nawróconym, żeby panować nad diabłem, ponieważ diabeł boi się gatunku ludzkiego. Gatunek ludzki jest na wzór i obraz Boga. A jeżeli w dodatku gatunek ludzki połączy się z Bogiem i stanie się z Nim jednym duchem, to diabeł nie tylko zaczyna się bać, tak jak do tej pory się bał, ale wpada w panikę lękową. Rozumiecie? W panikę. Bo on się w ogóle boi człowieka. Zawsze się bał. Zawsze. A kiedy człowiek łączy się z Bogiem, to diabeł zaczyna mieć zespół paniki lękowej. I albo zaczniesz myśleć w tych kategoriach, albo zawsze będziesz myślał, że czasem jesteś na górze, a czasem jesteś na dole. I że czasem jesteś podłączony do mocy, a czasem nie jesteś podłączony do mocy. Jak się będziesz dzisiaj modlił, to powiedz, Boże, ja już nigdy w życiu nie pomyślę sobie, że nie jestem podłączony do mocy wszechmocnego. Ja już nigdy w życiu nie pomyślę sobie, że moc i władza Chrystusa są jakoś oddzielone od mojego życia. Ja nigdy tego nie zrobię. Ja zawsze będę szedł za tą prostą myślą, że zjednoczony z Bogiem oznacza władający nad diabłem. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Ty jesteś tym, który błogosławi nas przez Jezusa Chrystusa. Ty jesteś życiem naszym. To Twoja siła jest w nas. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Czcimy Ciebie.
dwa i trzy, podnoszę z tego ducha ci. Wdzięczna za życia dar, poświęcam me życie. Yeah.
żadna słowa nie przeszyła.
Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Odkupioną, oczyszczoną i uświęconą krwią Jezusa. Moje członki są narzędziami sprawiedliwości. Oddamy mi w służbie pokój dla Jego chwały. Nie ma we mnie miejsca dla diabła. Nie ma on nade mną żadnej władzy. Nie ma on do mnie żadnych praw. Wszystko to zostało mi zapewnione przez krew Jezusa. Zwyciężyłem diabła i panuję nad nim. Przez krew Jezusa Chrystusa, jako baranka paschalnego. I przez słowo mojego świadectwa. I przez to, że nie kocham swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Moje ciało jest dla Jahwe, a Jahwe jest dla mojego ciała. Niech tak mówią odkupieni przez Boga. To oznacza, że żaden płon życiowy nie posiada władzy.
życie. Nie musisz błądzić. Nie musisz popełniać błędów. Musisz w to uwierzyć, że jesteś człowiekiem, który nie musi popełniać błędów. Nie musisz błądzić. Musisz uwierzyć w to, że nie musisz błądzić. Nie musisz zastanawiać się, jak wyjść z błędów. Nie musisz modlić się, Boże, chroń mnie przed błędami. Nie musisz tak. Musisz uwierzyć, że możesz żyć i nie popełniać błędów, czyli nie grzeszyć. Możesz tak zrobić teraz. Właśnie tak. Stań w tym miejscu. Szakina Lapada. Szanka, rozkazy otwiera drzwi. Oh.
i nie radzisz sobie z tematem zazdrości, wyjdź do przodu, pomodlimy się o Ciebie. Złam tego perfidnego ducha nad swoim życiem. Zazdrość to jest uzurpatorski duch. Duch? Posłuchajcie, w tym kościele i w tym ruchu obowiązuje nas pewna zasada. Praca zespołowa. Praca zespołowa. Czuję pewnego rodzaju opór i chciałabym go dzisiaj rozwalić. Raz na zawsze. I osoby, które mają z tym problem, proszę, nie krępujcie się, wyjdźcie do przodu. Złamiemy moc tego ducha nad waszym życiem. A ty potem będziesz trwał w wierze, będziesz wyznawał, kim jesteś w Chrystusie Jezusie. Będziesz wierzył w to, że jesteś wielki według swojego rodzaju. I nauczysz się z Duchem Świętym, który jest w tobie. Tak? Pracować zespołowo. Zespołowo. Zespołowo jesteśmy silni. Jako zespół jesteśmy silni. Zazdrość. Jest was więcej, dawać do przodu. Powoduje, że patrzysz na drugiego człowieka ze wzgardą. Czujesz się od niego gorszy. Chodź i złam to. Nie pozwalaj, żeby zostało najdrobniejszy element w tobie. To duchy poniżenia chcą być zazdrości. To poniżający duch. Stawiają Ciebie niżej, kogoś wyżej. We'll be right back.
Spójrz jak mury piekła się różą. Hej, 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 agony, lecz cię niszczyć demonów ze spory. Tańcz, tańcz, tańcz ma duszą. Spójrz jak mury piekła się.
kiedyś Duch Święty pokazał mi taką rzecz, że duch poniżenia nie pozwoli ci rozpoznać Bożego pomazańca. Duch poniżenia nie pozwoli ci rozpoznać Bożego pomazańca. On Bożego pomazańca pokaże ci jako wroga. Jako kogoś, z kim trzeba rywalizować. A Boży pomazaniec jest po to, abyś się uczył, aby przygotował twoje życie do dzieła usługi. Do dzieła usługi. Nie ominiemy pracy zespołowej. Musimy nauczyć się pracować zespołowo. Przynoście te tematy, to są bardzo głębokie tematy, są tematy związane z naszymi sercami. Przynoście te rzeczy Bogu. Tak jak teraz czujesz, ty wiesz, z czym masz problem. Przynoś to Bogu. Być może boisz się puścić jakieś rzeczy. Diabeł ci pokazuje, jak to puścisz. To runie. Ale chcę ci powiedzieć, że kiedy puścisz to coś, to za tymi drzwiami jest wolność. Być może to, co dzisiaj odczuwasz, myślisz, że to jest wolność. To nie jest wolność, to jest kontrola. Diabeł chce cię utrzymywać w twoim umyśle. W miejscu niewoli. Ale ty powiedz, puszczam to. Zamykam oczy. Jeśli nie dasz rady inaczej, to zamknij oczy. Nie będę w tamtym kierunku patrzył. Nie będę patrzył, jak ona coś mówi. Nie będę patrzył, jak ona coś robi. Zamykam moje oczy. Chcę się cieszyć realnie, kiedy Duch Święty podnosi czyjeś życie. Tak? Kiedy jeden członek doznaje czci, to mamy się realnie z tego, co? Radować. Nie być zazdrosnymi, tylko się radować. Cieszyć się, że ktoś wziął odpowiedzialność, że zaczął przewodzić danemu zagadnieniu. To nie jest nasz wróg, to siostra i brat, która na przykład wzięła lub wziął odpowiedzialność za dane zagadnienie. To nie wróg, to odpowiedzialny człowiek. Uwielbiamy Cię. Ty nam pokazałeś, jak służyć. Bierzemy przykład z Ciebie, Jeszua. Ja dziękuję Ci za poszerzenie myślenia. Dziękuję Ci za zmianę serca. Ja dziękuję Ci za realne zmiany. W życiu chrześcijańskim, przyjaciele, nie przepieramy się, tylko się zmieniamy. Zmieniamy się. Nie przebieramy się, tylko się zmieniamy. To nie chodzi o przebranie się, ale o zmianę swojego sposobu myślenia. W tym tkwi siła nasza. Kiedy główka wolna, to i serduszko wolno. I z buźki wychodzą inne rzeczy. Tak? Uwielbiamy Cię. Boże, prowadź mnie do lepszych oraków.
Ucz mnie siedzieć u ich stóp. Ucz mnie czerpać od nich. Prowadź mnie, Duchu Święty, do mądrzejszych ode mnie. A Asia nie przepadała za mną. Ale kiedy zrobiła porządek ze swoimi emocjami, które miała źle ukierunkowane w stosunku do swojej mamy, natychmiast zmieniła się jej perspektywa w stosunku do mnie. Poszła teraz na swoje. My mamy fajną relację teraz. Serdeczną i ciepłą. I poszła na swoje. I ona teraz dziękuje Bogu za ten dom. Wiecie, a ja kiedy zobaczyłam teraz jej post na internecie, że wyszła głosić sama Ewangelię, tak na ulicę Świnoujścia, i kiedy wypowiedziała pierwsze słowa, to się zorientowała, że w jej obecności stoi dzik. To mnie tak w ogóle, ja mówię w ogóle, jest, i ona jest bliska mojemu sercu. Natychmiast się o to pomodliła, w ogóle mówię, Boże, dziękuję Tobie za te jej małe doświadczenia, ponieważ nikt jej tego nie odbierze. Nikt jej tego nie odbierze, a ja realnie zasilam ją swoją modlitwą i każdego dnia w swoich modlitwach dziękuję za Asię, że robi kroki wiary. Rozumiecie? Aśka, nie płacz. To pierwszy dzik. Kochani, jak Agata zaczęła mówić o grze zespołowej, zacząłem obraz, czy obraz, historię,
kościoła w Antiochii. Między innymi usługującymi tam byli Paweł i Barnaba. Obaj byli usługującymi. Przez jakiś czas działali razem, byli zespołem. Ale funkcjonowanie w ramach zespołu to też funkcjonowanie w ramach zespołu pod odpowiednim przywództwem. Powstał między nimi spór w którymś momencie. Barnaba poszedł swoją drogą. I ani słowa nie czytamy o nim już w Biblii. Z perspektywy wpływu nie czytamy o nim nic. Natomiast Paweł poszedł dalej i robił rzeczy. Obaj są w niebie. Ale to Paweł był przywódcą, to Paweł miał poznanie. I Barnaba wyłamał się z tego zespołu. Zobaczcie. Ty jedynie, Ty.
nagle. Niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli. Niech wreszcie spełni zamysł świętego Izraelskiego, abyśmy go poznali. Bóg jest w Tobie. Czekuj na jakiekolwiek inne działania. Jego władza do Ciebie należy. Zarządzaj teraz w Jego imię. Ustawiaj wszystko. Swojej duszy.
powiedziałeś, co to znaczy przykładać miarę prawdy do różnych sytuacji w twoim życiu. Teraz rozpoznasz w sobie tę zdolność. Rozpoznasz tę umiejętność i będziesz przykładał miarę prawdy do każdej sytuacji w twoim życiu. Więc Boże, dziękuję Tobie za szlub mierniczy. Ja go biorę i dziękuję Ci za tę umiejętność. Dziękuję Ci, że dzięki temu nigdy się nie potknę i nie będę częścią żadnego zamieszania.
byłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Nie zawiedzie mnie.
Stałeś się, co cię masz jest
Thank you.
Człowiek przestaje być jakimkolwiek możliwym celem dla przeciwnika. Duch Święty przenika Twoją duszę i Twoje ciało. Nigdy się nie potkniesz. Diabeł nie będzie mógł na Ciebie w ogóle wpływać. Musisz o to dbać, by Twoja dusza i ciało były ukierunkowane na Ducha Świętego. Kiedy bierzesz coś przez namaszczenie, to musisz to utrzymać wiarą. Rozumiesz? Namaszczenie coś ci daje, a potem utrzymujesz to wiarą. Mów do swojej duszy co dzień. Kiedy będzie chciała gdzieś skręcać, ukierunkowywują na Boga. Jak Dawid, mów do duszy. Mówi, duszo moja, Ty będziesz wielbić Boga. Ty będziesz wielbić Boga. Często ludzie mówią, ale mi się nie chce wielbić Boga. Ja mówię, ale kogo to obchodzi? Czy to mi się chce? Dawid nakazywał duszy, żeby wielbiła Boga. Dawid się nie pytał duszy, czy ma chęć. Nie miał takich pytań. On mówi, duszo moja, będziesz wielbić Boga. I napisał 100 psalmów. Taki był Dawid. A dzisiaj ludzie mówią, tak mi się nie chce. Ja mówię, ale kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, co ci się chce, co ci się nie chce? Wielbij Boga. Ukierunkowywuj swoją duszę na Boga. Rozumiesz? Kiedy Ty przed Bogiem skłaniasz swoją duszę, to diabeł też żyje, bo on nie ma gdzie wejść, nie ma czego dotknąć. Nakierowywuj również swoje ciało na Boga. Kiedy przyjąłeś uzdrowienie, to Twoje ciało musi być ukierunkowane na wdzięczność. I ciała nie pytasz, czy ono chce dziękować Bogu. Z ciałem się nie rozmawia. Ciało to nie jest twój kolega. To nie jest nawet ty. W ogóle to nikt. To urządzenie. To jest urządzenie, którego używasz. No rozumiesz, o co chodzi? Bo z duszą to już wiecznie będziesz, ale ciało to zostanie w piachu tutaj na tej ziemi. A nawet jeśli będziemy porwani, to zostanie przemienione. Rozumiesz? Więc traktuję jako urządzenie. Urządzenie. To jest urządzenie. Urządzenie ma co robić? Ma mieć załączony program wdzięczności. Program mu się załącza. Wdzięczności. Wstajesz rano, łamiesz kolana i wdzięczny jesteś Bogu. Rozumiesz? To robisz. Jak przychodzi do ciebie ból, przychodzi do ciebie symptom chorobowy, to mówisz, ciało, przestań. Nie żartuj sobie. Ty jesteś Panem, czy też Panią swojego ciała. Pamiętaj o tym. Człowiek ukierunkowany na Ducha Świętego w duszy i w ciele jest nietykalny dla przeciwnika. Nietykalny. Right.
którym żyjemy i za który mamy odpowiedzialność. Diabeł ukrywa różne rzeczy. I dopóki to nie wpływa na nasze funkcjonowanie, to nas to nie obchodzi. Ale jak coś wpływa na nasze funkcjonowanie, to się modlimy i to usuwamy. Zrobiliśmy już bardzo dużo. Kiedy ostatnio mówiłem na modlitwie wstawienniczej o tym, że chcę, aby nastąpiła zmiana władzy, to mówiłem naprawdę poważnie. Widzę, żebyśmy teraz jako społeczność modlili się o zmianę władzy w tym kraju. Duch Jezabel działa w tym kraju. Ten duch jest przeciwny szerzeniu królestwa. To przeciwny duch. To duch przeciwny ruchowi proroczemu, który to duch lansuje w tym samym czasie inny, fałszywy ruch proroczy. Osobiście uważam, jestem właściwie o tym przekonany, że duch Jezabel to jest coś bardzo mało znanego ludziom w Kościele. Dla ludzi duch Jezabel to jest każda nieposłuszna kobieta. To nie jest żaden Jezabel. Większość ludzi w Kościele nie spotkała nigdy na swojej drodze kochania kobiet. Uważam, że przez pana Kaczyńskiego działa duch Jezabel. Uważam, że jest to silnie zaburzony człowiek. Człowiek, który niech idzie do emerytury. Niech też szczęśliwie żyje z kotem. Na emeryturze. Chcę, żebyśmy mu wszyscy tego teraz wspólnie życzyli. Chcę, żebyśmy zamknęli pewną furtkę. Teraz jako wspólnota. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy, że demoniczna siła Jezabel działająca przez pana Kaczyńskiego i rozpościerająca swoje skrzydła na wielu różnych prominentów władzy w tym kraju. Jesteśmy przed nas przeklinani. Chcę, żebyś wiedział, że Cię widzimy. Chcę, żebyś wiedział, że na Ciebie patrzymy. Chcę, żebyś wiedział, że nasze oczy są na Tobie. Że nie jesteś ukryty. Że jesteś obnażony. I przez imię Jezus otwieramy Ci teraz nośnik. Przez imię Jezus ustanawiamy w tej chwili, że Twój nośnik pójdzie na emeryturę. Zejdzie ze stołka i odda to miejsce ludziom, którzy będą rządzili tym krajem zgodnie z myślą Bożą, aby Kościół Boży w tym kraju mógł szerzyć królestwo pojednania. Przez imię Jezus to ustanawiamy. Jezabel, jesteś przeklęta na tym kraju. W imieniu Jezusa ja ogłaszam ochronę krwi Jezusa nad Kościołem i nad zespołem. Aniołowie wojny, ja chcę, żebyście strzegli każdego z nas, każdego z naszych domów, każdego z miejsc, które należą do nas. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa my związujemy duchy odwetu. Ustanawiamy, że nie posiadają żadnej możliwości działania. Przez imię Jezus. Amen. Amen. Usiądźcie, przyjaciele.